Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w szóstą niedzielę zwykłą. Dzisiaj w naszym studiu jest pokój hotelowy z grupą 16 księży z naszego roku, a więc mojego i księdza Grzegorza Chutka. Pielgrzymujemy do Matki Bożej w Guadalupe i chcieliśmy z Wami dzisiaj rozważyć słowo z Ewangelii Mateuszowej. Tą wersję krótszą. Posłuchajmy. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Jesteśmy ciągle w kazaniu na górze i kiedy Jezus mówił osiem błogosławieństw, kończył, że ci, którzy przyjmują to słowo, staną się solą ziemi i światłem świata. A teraz wyjaśnia przykazania z tej jakby drugiej tablicy, z dziesięciorga przykazań, które nas odnoszą do naszej relacji do drugiego człowieka, do naszego bliźniego. Tak, ciekawe, że jest to pewna taka forma literacka, takich sześć antytez, gdzie bardzo łatwo je zapamiętać. Kiedyś mówi: powiedziano przodkom, nie zabijaj, a ja wam powiadam. Powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Dzisiaj rozpoczyna się ten fragment Ewangelii od takiego ważnego stwierdzenia. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jak to zrozumieć? Przecież faryzeusze uczeni w piśmie, po pierwsze, no byli mistrzami, świetnie znali słowo, po drugie, niezwykle skrupulatnie je próbowali wypełniać. Tymczasem Jezus mówi, że to za mało. Znaczy, mnie to słowo osobiście, ja bym połączył teraz, tak mi przyszło do głowy, z dekalogiem, ale z tym tekstem, który mówi: nie zabijaj, ale nie będziesz zabijał. Gdzie myślę, że jest akcentowane to prawidłowe rozumienie przykazania, że nie ja jestem tym, który go wykonuje, ale Pan Bóg mi go daje, aby go we mnie wypełnić. I dlatego myślę, są te słowa, znaczy ja to tak rozumiem dla siebie, są te słowa: a ja wam powiadam. Nie było dla was możliwe wypełnić to, ale ja chcę ci powiedzieć, że ze mną będziesz mógł zrobić dużo więcej. Dlaczego? Znaczy, ja bym chciał powiedzieć takie w kontekście tego jedno doświadczenie, bo jak myślę, że ci, którzy słuchają, może pamiętają, że jestem w Serbii. Tak, w Bernardzie, proboszczem na misjach. Tak jest. I kiedy tam przyjechałem, to słowo Ewangelii, też bardzo często myślałem o nim jako o czymś, co jest no, wysoki pułap, wysoka poprzeczka. Dla kogoś, kogo naprawdę Pan Bóg w jakiś sposób szczególny wybierze i da mu tę szczególną łaskę, że ten człowiek będzie mógł coś takiego zrobić. Ale kiedy przyjechałem do Serbii i miałem okazję, mam okazję być w kraju, który jeszcze nosi bardzo świeże pamiątki ostatniej tej wojny domowej, bombardowań i wielu wydarzeń strasznych związanych z tą wojną, gdzie mam okazję widzieć ludzi, którzy czynili zło,
i mam okazję widzieć tych, którzy byli poszkodowani. I dopiero tam mogę zobaczyć, że dużo lepiej mają się ci, którzy są poszkodowani. Nie ci, którzy czynili zło. Ci, którzy czynili zło, cierpią dużo bardziej. Bo w jakiś sensie myślą, że mieli rację i nie mają tej perspektywy przebaczenia. Ci, którzy byli skrzywdzeni, stracili wszystko, mają perspektywę przebaczenia, możliwości przebaczenia i spotkałem takich ludzi i wielu, którzy byli gotowi przebaczyć i nie mają tej w sobie chęci zemsty i tej goryczy. Mówię o ludziach, którzy spotkali się z Panem Bogiem w Kościele, którzy doświadczyli Jego miłości i przebaczenia w swoim życiu. I dopiero wtedy, kiedy spotkałem tych ludzi, zobaczyłem, że to przykazanie nie jest czymś, te słowa dzisiejsze też, czy do miłości nieprzyjaciół, nie jest wysoką poprzeczką, tylko rzeczywiście jest to naprawdę dobra rada. Czyli przychodzi Chrystus, który po pierwsze, że jako jedyny człowiek nie znosi tego słowa, tego prawa, tylko je wypełnia i mówi ze mną, będzie to możliwe, dlatego że sama znajomość prawa nie sprawia, że masz inne serce, że możesz kochać. Dopiero kiedy masz nowe serce, serce, które daje ci Chrystus, daje ci Duch Święty, wypełnia je miłością do Boga i do bliźniego, dopiero jest wtedy możliwe wypełnienie tego słowa. Że ono przestaje być prawem, które cię sądzi, a zaczyna być po prostu życiem, które ci daje życie. Po prostu jest życie. I musi być bliźni, ten drugi i ten, który cię skrzywdzi, twój nieprzyjaciel, abyś mógł rzeczywiście, żebym ja mógł doświadczyć tego, że Bóg jest mocniejszy. Mnie Pan Bóg postawił, widzę tam, w tym miejscu, bo ja osobiście przez 20 kilka lat nie byłem w stanie prosić o wybaczenie. Chociaż skrzywdziłem człowieka, jednoznacznie jest moja wina. I nie byłem w stanie. I myślę, że tylko dzięki temu, że trafiłem właśnie tam do Serbii, że mogłem zobaczyć na własne oczy przebaczenie, ale przebaczenie zabójcy, przebaczenie tych strasznych rzeczy, które ci ludzie doświadczyli. Straty wszystkiego. Cierpienia ludzi zupełnie niewinnych. I kiedy zacząłem, zobaczyłem, że Bóg daje tym ludziom naprawdę moc, że oni nie przebaczyli dlatego, że chcieli. Oni tylko nie chcieli, mieli normalny odruch po prostu się zemścić. Ale spotkanie w Kościele z Jezusem Chrystusem żywym uczyniło w ich życiu to, że myślę, że mi to pomogło i Pan Bóg mnie przyprowadził do tego miejsca. Czyli jeśli doświadczyli miłości Boga, że Bóg ich kocha, tak. Człowiek, który doświadczył tego, że Bóg go kocha, zaczyna też mieć możliwość kochać drugiego. No w tej kolejności. Bo bez tego jest niemożliwe. A dalej, nie cudzołóż. Napis powiedziano, nie cudzołóż, ja wam powiadam. To patrzy pożądliwie na kobietę. Już się dopuścił cudzołóstwa w swoim sercu. W Izraelu to przykazanie przede wszystkim odczytywano w taki sposób, że to nie wolno było współżyć z kobietą, która jest zaślubiona komuś, bądź jest zaręczona. Ale dopuszczano i wielożeństwo, ale także i konkubinat. Tymczasem Jezus chce nam pokazać, że źródło jest gdzie indziej. Że trzeba sięgnąć głębiej do serca człowieka. Tam bardzo, bardzo głęboko jest. Bo tam się rodzi coś, co sprawia, że zaczynamy cudzołożyć, czyli faktycznie chcieć posiąść drugiego człowieka dla siebie, nie czynić z siebie daru i wchodzić w głęboką jedność, doświadczać głębokiej miłości, daru z siebie nawzajem, tylko że jeden drugiego jakoś zawłaszcza. Jeśli ja jestem pusty w środku, no to muszę tę pustkę wypełnić kimś bardzo często.
drugim człowiekiem. Jeśli ja w sercu mam tą relację do Jezusa Chrystusa, nie potrzebuję wykorzystywać drugiego. Bo my, tak obrazowo mówiąc, mężczyźni, mamy brak tego jednego żebra i mamy to puste miejsce, które kobieta spontanicznie wyczuje, że tam jest puste miejsce i chce go wypełnić. I my mamy to pragnienie, żeby go wypełnić, żeby ktoś go wypełnił. To jest właśnie to miejsce w naszym sercu, tam gdzie powinna być relacja do Jezusa Chrystusa. Jeśli ja tą relację mam, nie mam potrzeby. Są pokusy, ale one są zewnętrzne i można je odrzucić. A nawet jeśli się upadnie, można powstać. Ale jeśli to miejsce jest puste i ktoś tam zamieszka, no to wtedy już jest problem dużo poważniejszy. Czyli kobieta i mężczyzna potrzebują mieć zapełnione to miejsce, które ma kształt, nazwijmy, Chrystusa. Jeśli Chrystus nie wypełni tego miejsca, to faktycznie jest ta pustka, która sprawia, że jest pożądanie, czyli z greckiego epithymia. Epi to jest coś ponad, a thymos to jest pasja. Czyli mamy tą przesadną pasję, nie? To jest pożądanie. Można na kogoś patrzeć i go podziwiać. Może się ktoś podobać, ale czym innym będzie żądza, nie? Pożądanie, które sprawia, że ja już wchodzę w pewną przesadę, przekraczam pewną granicę, gdzie no, drugiego chcę wziąć dla siebie, zawłaszczyć, właśnie wypełnić tą pustkę. No właśnie, bo wszystkie te słowa odnoszą się właśnie do tej naszej relacji, do drugiego człowieka. Kim jest dla mnie drugi i kim jestem ja dla siebie? Jeśli ja mam tę wartość jako człowieka stworzonego przez Boga i to jest ta moja wartość i na drugiego człowieka patrzę w ten sam sposób, nie będzie on dla mnie obiektem pożądania. Będzie bratem. Tu będzie się bratem. Nieustannie powtarza jakby jak refren słowo brat, brat, brat. Nie drugi człowiek, nawet nie bliźni, ale brat. No właśnie, i to jest ta relacja. Dlatego nie będę też fałszywie przysięgał. Nie będziesz fałszywie przysięgał, dotrzymasz Panu swej przysięgi. Ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I to zakończenie jest bardzo mocne, bardzo jednoznacznie. To tak, tak, nie, nie. I też wszystko inne od złego pochodzi. Wszystko inne od złego pochodzi. I jak jesteśmy szczerzy ze sobą, możemy powiedzieć, że właśnie to wszystko inne jest bardziej w nas niż to wszystko, co było tu powiedziane, bo myślę, że sami nie jesteśmy ze sobą na tak, tak, nie, 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 nie. Dajemy się manipulować, oszukiwać. Diabeł jest tutaj bardzo sprytny i dlatego jest potrzebne dar rozeznawania, żeby widzieć, kim ja jestem, co ja mam w swoim sercu. I wtedy zupełnie inaczej patrzy się na drugiego człowieka. To jest tak, jak człowiek miał doświadczenie w swoim życiu, że rodzice byli alkoholikami i patrzy na tych alkoholików teraz zupełnie inaczej. Jeśli ja jestem pojednany z tymi rodzicami, ja patrzę na takiego alkoholika ze współczuciem i nie mam żadnego zła. Jeśli ja nie jestem z tym pojednany, ja patrzę na niego jako coś brudnego, coś, na co nie ma miejsca w gruncie rzeczy. I dlatego tak ważne jest to poznawanie swojego serca po prostu, kim ja jestem. Tak naprawdę szczerość wobec Boga, wobec Chrystusa. Wobec Chrystusa, wobec siebie, przez Chrystusa rzecz jasna, bo Pan Bóg znalazł doskonale, tylko żebym ja chciał się przyznać do tego, że naprawdę czy tu przed tym nagrywaniem tego, o którym rozmawialiśmy właśnie
właśnie coś na ten temat, czy ja z tobą, czy z kimś innym, w jakiejś tam dyskusji, czy nawet kilka dni wcześniej, że cały problem nas, konkretnie nas, księży, którzy się spotykamy w większej grupie, jakiejś dyskusji, polega na tym, że jeśli nikt z nas nie chce się przyznać do swojej słabości, nie mamy żadnego poziomu do rozmowy. Tak, tak. Nie możemy się po prostu znaleźć. Znajdujemy się na tym poziomie bardzo powierzchownym, płytkim, właściwie rozmawia się o pogodzie. No dokładnie, i kłócimy się z niewiadomych przyczyn i tak dalej. Ale jeśli jesteśmy świadomi tego, że wszystko, co jest, od złego pochodzi, pozostałe, jeśli ja znam tę swoją słabość, mogę też mieć, i jak się doświadczałem miłosierdzia od Boga, mogę też mieć miłosierdzie dla drugiego. Zapraszamy was do takiej głębokiej medytacji tej dzisiejszej Ewangelii. My cieszymy się z naszego 25-lecia kapłaństwa, że Chrystus dla nas taki łaskawy, ciągle nas trzyma i w wierze, i w miłości do siebie. Serdecznie pozdrawiamy, tak pielgrzymkowo, ksiądz Grzegorz Chudek i ksiądz Robert Muszyński.